Dzisiaj, choć to nie jest dzień patronalny świętego Floriana, ale jego opiece się oddajemy, bo gromadzi nas właśnie tutaj brat strażacka. Nasi duchowie zaprosili nas do świętowania tej wielkiej uroczystości od 100 lat. Strażacy stróżna ochotniczo podejmują walkę z żywiołem, z przeciwnościami losu, po to, abyśmy my mogli czuć się bezpiecznie. Przygotowując się do tego naszego dzisiejszego spotkania, przeczytałem sobie jeden z wywiadów, gdzie prezes, pan Marcin, mówił o tym, że wyjazdów rocznych, wtedy, kiedy udzielał tego wywiadu, było około 15. No ktoś mógłby powiedzieć, to mało. I całe szczęście. Bo to, że nasi bracia są gotowi i siostry, wiem, że w dużej są siostry, bo i w innych jednostkach również. To, że jesteście gotowi do tego, żeby nam służyć, żeby nas ratować, chronić, to nie znaczy, że mamy się cieszyć, ilekroć słyszymy syrenę alarmową. Pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chodź, ty szanowna, patrz! Komendant gminny melduje jednostki z gminy Łysomice gotowe do uroczystego przekazania sztandaru dla jednostki OSP w Tużnie. Fundatorzy sztandaru społeczności Tużna oraz gminy Łysomice przekazują Ochotniczej Straży Pożarnej w Tużnie sztandar ufundowany przez mieszkańców jako symbol wielkiego uznania za dotychczasową działalność, poświęcenie w ratowaniu życia i mienia oraz wszelką działalność społeczną. Niestety niewiele zachowało się nazwisk, dat i wydarzeń z porządków działalności OSP. Pierwszym komendantem był Tadeusz Krzyżanowski. Remiza została wybudowana w latach 1965-1968 przy udziale czynu społecznego. Jednostka otrzymała pierwszy sztandar na jubileusz 50-lecia. Aktualnie OSP liczy 23 druhów i druhny. Posiada 25-letni samochód pożarniczy marki Iveco. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim przybyłym gościom, ale przede wszystkim dziękuję naszym rodzinom za zrozumienie. Nie tylko wtedy, kiedy remisa stała się naszym drugim domem, ale za popieranie naszych działań i podtrzymywanie na duchu. Nadal liczymy na Was, drogie Panie. Dziś dziękujemy. Zatem śmiało powiem, stulecie obchodzimy z wdzięcznością. Teraz czas na najważniejsze podziękowanie. Dzięki Bogu. Bo jak tu nie dziękować za tyle dobra, za tyle szczęścia, za tylu dobrych ludzi. Na zakończenie zwrócę się do naszego patrona, święty Florianie, miej nas nadal w swojej opiece. Dziękuję. Słowo.
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu, nadaje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Turnie jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Sztandar ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego Zdzisław Dąbrowski. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 246/60/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku. Ochotnicza Straż Pożarna Turzno, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie, została odznaczona Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej. Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Waldemar Pawlak. Pan Piotr Marciniak odznaczy Ochotniczą Straż Pożarną w Turznie. Dzisiejszy sztandar, który otrzymaliście, który ksiądz proboszcz w kościele poświęcił, niech was wszystkich jednoczy. Jednoczy dla dobra naszej społeczności lokalnej. Piękny jubileusz. Ja w imieniu samorządu, bo samorząd to my wszyscy, w imieniu mieszkańców gminy Łysomice, chcielibyśmy wam podziękować za te 101 lat działania na terenie gminy, na terenie tutaj Turzna i okolic. RP w Toruniu składamy serdeczne gratulacje, życzymy również spełnienia planów, zamierzeń i zachowania strażackiej tradycji. Prezes oddziału powiatowego, druh Sebastian Bytyń. Pozwolę sobie jeszcze wręczyć taką pamiątkę, święty Florian. Od oddziału powiatowego. Panie prezesie, mam gotowość zakończenia uroczystości odbioru sztandaru przez OSP Turzna.